dzisiejszej usługi to zbroja Boża. Myślę, że temat, szczególnie dla tych takich wieloletnich wierzących, oj, zbroja, to wiadomo, o co chodzi z tą zbroją, list do Efezjan, 6 rozdział i tak dalej, tutaj hełm, tutaj pancerz, tarcza, nawet mam taką specjalną piosenkę, której kiedyś się nauczyłem na tą okoliczność, ale nie będę dzisiaj was błogosławił moim śpiewem. Temat zbroi, myślę, że dla tych osób, które uczęszczają długo do kościoła, jest znany, ale być może jest ktoś, kto pierwszy raz będzie słyszał coś na ten temat. Natomiast dzisiaj nie będę mówił ani o tych częściach zbroi, czyli o pasie, o pancerzu, o tarczy, o mieczu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o zbroi ogólnie. Generalnie nawet dzisiaj chciałbym mówić bym o pewnym fragmencie, z pewnego fragmentu Słowa Bożego, gdzie Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy korzystali z tej zbroi, do tego, żebyśmy ubierali tą zbroję. To jest list do Efezjan, 6 rozdział od 10 wersetu, brzmi on w ten sposób. W końcu bracia moi, czyli bracia i siostry moje, ten fragment tyczy się i do mężczyzn, i do kobiet, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Ten czas najbliższy, który teraz będzie, on właśnie będzie dotyczył tego fragmentu i będzie dotyczył tego Słowa Bożego. Ostatnio słyszałem takie stwierdzenie, to takie stwierdzenie militarne, wojskowe, ale myślę, że można to przełożyć tutaj na ten fragment Słowa Bożego. Młodych zabija brak doświadczenia, a starych zabija rutyna. Jeżeli dzisiaj się czujesz młody, a być może brak ci doświadczenia w niektórych obszarach, to być może skorzystasz i będziesz mógł nabyć to doświadczenie. Natomiast jeżeli jesteś już stary, albo uważasz się za takiego starego wierzącego, to być może ten fragment zwróci ci uwagę na coś, o czym zapomniałeś już jakiś czas temu. Bóg wyraźnie tutaj mówi o pełnej zbroi. Nie o jakiejś częściowej, o kawałku zbroi, ale dwa razy mówi o pełnej, o całkowitej zbroi. Tak teraz mamy takie chłodniejsze dni, ale ostatnio były niesamowite upały. I kiedy wyobraziłem sobie tych rycerzy, szczególnie pod Grunwaldem, oni tam mieli bitwę akurat w środku lata i oni w tych zbrojach, w tym słońcu, 40 stopni w cieniu, w słońcu jeszcze więcej, a tu blacha, można upiec jajko na takim kawałku blachy, a oni na tych koniach i w tych zbrojach. I wiecie co? Naprawdę szczerze im współczuję. Nie chciałbym być w ich sytuacji. Ale mam jakieś podobne doświadczenia. Dzisiaj te zbroje już nie są takie, ale też używa się pewnego ekwipunku. I wiecie co? Patrzę na tych młodych ludzi, którzy mi towarzyszą i oni generalnie mają mnóstwo siły, werby i chęci i oni zabierają na siebie wszystko, co tylko jest możliwe, dlatego że są młodzi i brak im doświadczenia i po 30 albo 40 kilometrach oni już mają również dość. Ale taki człowiek jak ja, który musi wziąć pod uwagę swoją nadwagę, a oprócz tego musi jeszcze wziąć pod uwagę swój wiek, to stara się zabrać jak najmniej. Czyli wszystko, co tylko można zostawić, to tak zaglądam do tego plecaka i to dobra, to zostawię, to tego nie biorę, to może to mi się nie przyda, może jakoś tam będzie. Ale są rzeczy, których nie można nie zabrać na polu walki. I tutaj mówimy konkretnie o zbroi. Można nie zabrać śpiwora, najwyżej zmarzniesz w nocy, albo się nie prześpisz, albo wyczekasz to przy ognisku. Można nie zabrać jedzenia, może ktoś ci poratuje, a może będziesz chodził głodny. Przetrwasz. Z wodą już trudniej, ale słuchajcie, nie można nie zabrać ze sobą broni, nie można nie zabrać ze sobą amunicji, nie można ze sobą zabrać ochrony osobistej, czyli tutaj mówimy o zbroi. I wyraźnie czuję, że Bóg zwraca uwagę na to, żebyśmy zabierali pełną zbroję. Nie patrz na to, ile dzisiaj masz lat, że być może no, to zabiorę jakiś tam kawałek, albo generalnie nic się nie działo długo w moim życiu, to mi nie jest potrzebne.
albo wychodzisz szybko czasem z domu, bo trzeba coś zrobić i wychodzę tylko na chwilę, to może tego nie zabiorę, bo to mi się akurat w tym momencie nie przyda. Bóg mówi tutaj, zabierz całą i pełną zbroję, żeby nic nie brakowało w tej zbroi. Zaraz dojdziemy do tego, dlaczego to jest takie ważne, jakie elementy składają się na tą zbroję. No dobrze, są ci rycerze, nawet niech będą ci żołnierze i oni powinni to zabierać, bo takie mają życie, taką pracę wybrali, ale czy to dotyczy mnie, takiego zwykłego człowieka, mężczyzny, kobiety, dziecka, dorosłego, być może kogoś w podeszłym wieku, co to dla mnie znaczy, czy ten fragment mówi coś do mnie? W 13 wersecie jest napisane: dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. I w różnych tłumaczeniach to jest w dniu złym, w dniu ataku w niektórych, ale w języku oryginalnym jest nawet użyte takie sformułowanie: w dniu niegodziwym. I nie ma tutaj napisane, że jeżeli jesteś żołnierzem, to wtedy musisz wziąć tą zbroję. Ale Bóg tutaj mówi: bracia i siostry, mówię do was, żebyście w dniu złym, w takim trudnym, którym nastąpi, żebyście mieli na sobie pełną zbroję. Czyli to nie jest tak, że to być może mnie w życiu spotka, a być może mnie nie spotka. Być może coś mi się przytrafi, a być może mi się coś nie przytrafi. Niestety, najczęściej jest tak, że na pewno się przytrafi. I Bóg, dlatego że o nas się troszczy, dlatego że na nas zależy, mówi, żebyście zaubierali pełną zbroję, w pełni wyposażoną, całkowitą. Czy jest tutaj na tej sali ktoś, kogo nie spotkały jakieś trudności w życiu? Coś złego go nie spotkało, albo nie zmagał się z czymś? To było takie pytanie retoryczne. Każdy z nas z czymś się zmagał, albo zmaga, albo spotkało go coś trudnego. Tylko myślę sobie o trudnościach, że można je podzielić na kilka kategorii. Ale ja bym się chciał skupić tylko i wyłącznie na dwóch kategoriach. Na takich trudnościach, które niestety przychodzą ze względu na moje własne decyzje. Nie potrafiłem innego przykładu znaleźć, ale dlatego, że mam młodego kierowcę w domu, to wykorzystuję takie przykłady motoryzacyjne. I kiedy taki młody kierowca zaparkuje w miejscu niedozwolonym, nie mówię, że złych chęci, może mu się gdzieś spieszy, a może po prostu nie zauważył znaków i potem wraca i patrzy, że jest blokada na kole i musi zapłacić 100 zł i jeszcze się tłumaczyć, no to jest to na pewno trudność. Ale to jest trudność ze względu na jego jakąś decyzję, błędną decyzję. Takie rzeczy zdarzają nam się w życiu. Ale są też takie trudności, które nie wynikają z naszych decyzji, ani nie wynikają też z tego, że my zrobimy coś złego, jeżeli nawet tak to określimy. I przypomina mi się pewna sytuacja kolegi sprzed kilku lat, kiedy mieliśmy pewne wydarzenie plenerowe tutaj niedaleko. I podczas tego wydarzenia plenerowego nocowaliśmy na skraju lasu, tak się akurat wydarzyło. I rano, kiedy się obudziliśmy i ten chłopak również się obudził, to niestety, ale skradziono mu 4 koła od BMW. I to była taka trudna okoliczność, dlatego że to nie była jego wina. On w żaden sposób nie zawinił, on nie zrobił nic złego, ale po prostu to przyszło z zewnątrz, spotkało go. Ci, którzy nas oglądają online, nie bójcie się, to jest stara historia, poza tym miało to miejsce pewien kawałek stąd. Także po prostu przyszli zbójcy z lasu, zabrali te koła i uciekli do lasu i kół już nie było. I to jest taka trudność, na którą nie mamy wpływu i nie można tego było przewidzieć. I kiedy Bóg nas zachęca do tego, żeby ubierać pełną zbroję w dniu złym, w dniu ataku, w dniu niegodziwym, to On, dlatego że o nas się troszczy, On nas przestrzega przed tym, że niestety, ale to nastąpi w Twoim życiu. Nie da się tego uniknąć, dlatego że żyjemy tutaj, na ziemi, na świecie, nie jesteśmy jeszcze w Królestwie Bożym. Chcemy ściągać do nas Królestwo Boże, ale jeszcze nie jesteśmy w Królestwie Bożym. I niestety jesteśmy na to narażeni. Można się modlić o to: Boże, proszę Cię, uchroń mnie od tego. Bóg na pewno chce, żeby nas to nie spotkało, ale będąc tutaj na ziemi i tak doświadczamy tych rzeczy. Choroba, jakaś trudna czasem być może rozmowa, jakieś czasem spotkanie, może wypadek, a może kradzież. Nie da się tego uniknąć, ale Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy byli gotowi, kiedy to przyjdzie. On nas przed tym nie uchroni, ale On chce, żebyśmy byli gotowi i żebyśmy się mogli ostać właśnie w tym dniu ataku. Kolejne ważne pytanie.
jeżeli mamy ubrać tą zbroję, jeżeli wydarzy się coś złego, ja bym na przykład chciał wiedzieć, kto jest moim wrogiem. Skąd to przyjdzie, skąd to niebezpieczeństwo nadejdzie, jak ja mam się ostać, bo jeżeli przyjdzie fala, no to wiem, że mam się ostać inaczej niż jak przyjdzie huragan, będę się starał zabezpieczyć. Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, kto jest naszym wrogiem w życiu. Dlatego, że jeżeli mam nawet tą zbroję ubraną i tą tarczę i to wszystko, czy jestem takim współczesnym żołnierzem, to najlepiej jest stanąć frontem do przeciwnika. Nie bokiem, albo tym bardziej nie tyłem, bo tam zbroja i pancerz jest najbardziej słaba i najmniej odporna. Najlepiej zwrócić się frontem do przeciwnika. I jeżeli ja nie będę wiedział, kto jest moim przeciwnikiem, to może być tak, że zwracam się frontem nie do przeciwnika, a jestem odwrócony tyłem do mojego przeciwnika. Jeżeli chcę walczyć z przeciwnikiem, to najlepiej jest zadać taki cios, który będzie skuteczny. Tacy rycerze, którzy walczyli szczególnie tymi potężnymi mieczami obusiecznymi, taki miecz, czytałem, że nawet ważył do 50-60 kilo, to wiecie co? Taki rycerz miał tylko jedną szansę, żeby takim mieczem trafić, bo jak on tym mieczem nie trafił, to no może on był w stanie to przetrwać, ale moja ręka byłaby wyrwana z barku. Taki cios, który zadajesz po omacku, albo nie trafisz w przeciwnika, albo chybisz, jest o wiele bardziej niebezpieczny niż w ogóle brak zadanego ciosu. To naraża nas, bo się odsłaniamy, a oprócz tego powoduje uszkodzenia, może powodować nawet naszego ciała. Więc dlatego to jest takie ważne, żeby wiedzieć, kto jest naszym przeciwnikiem. I chciałbym teraz wrócić do wersetu 12, pierwsza część. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy nosili zbroję. Mówi, dlaczego ona nam jest potrzebna i też wyraźnie nam mówi, kto jest naszym przeciwnikiem. Ale najpierw mówi, kto nie jest naszym przeciwnikiem. Ciekawa sprawa. Bóg nie zaczął od tego, kto jest twoim przeciwnikiem, ale najpierw zaczął, kto nie jest twoim przeciwnikiem. Tak jakby, gdybym widział, że ktoś robi coś nie w porządku, to najpierw bym mu powiedział, słuchaj, ty robisz źle. A dopiero za chwilę bym powiedział, to trzeba zrobić inaczej. Czyli tak jakby Bóg wiedział, w jakiej sytuacji się będziemy znajdować i znał nas jako ludzi, nasze postępowania i nasze serca. Bój toczymy nie z krwią i ciałem, to jest sformułowanie do cielesnej formy człowieka. Czyli konkretnie mówimy tutaj o ciele. Mówimy tutaj o takim ciele fizycznym, materialnym. To jest ciało, a wewnątrz tego ciała płynie krew i tutaj mówimy o takiej cielesności człowieka. I wiecie co? Bóg w tym fragmencie chce powiedzieć, że naszymi wrogami nie są ludzie. Nie są ludzie. Ale oni przecież nie tego nie zrobili. Ale Bóg tak wyraźnie mówi, to nie ludzie są twoim wrogiem, to nie ludzie są przeciwnikiem. Jeżeli wierzysz w świat duchowy, mamy ten świat materialny, rzeczywisty. Ja widzę was, wy widzicie mnie. Tutaj jest stolik. To jest świat materialny. Ale oprócz tego świata materialnego, ja jako człowiek wierzący wierzę również w świat duchowy, bo Biblia wyraźnie o tym mówi. I w tym świecie duchowym są pewne zwierzchności, siły ciemności. W 12 wersecie mamy to napisane. Gdyż bój toczymy nie z ludźmi, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Można powiedzieć, strachy na lachy. Można tak powiedzieć. To twoja decyzja, jak będziesz chciał żyć, jak będziesz chciał funkcjonować. Nikogo do niczego nie przekonuję. Natomiast Słowo Boże o tym mówi. Jeżeli mówi o tym Słowo Boże, to ja w to wierzę. Dla mnie to jest prawda. Chciałbym się odnieść do przykładu Daniela. W księdze Daniela Daniel miał taką sytuację, że modlił się do Boga o odpowiedź. I czekał na to 21 dni. Czekał 3 tygodnie na odpowiedź, która przyszła od Boga. My też czasem czekamy bardzo długo na odpowiedzi, które przychodzą od Boga. Niektórzy uważają, że Bóg ma wiele innych, poważniejszych spraw. Niektórzy może myślą, że Bóg jest tak wysoko i daleko w niebie, że On nas po prostu nie słyszy. Ale Daniel dowiedział się, dlaczego odpowiedź trwała, dlaczego przyjście z tą odpowiedzią trwało aż 3 tygodnie. Przyszedł do niego anioł i powiedział mu w ten sposób. Walczyłem z księciem anielskim, księciem Persji.
Czyli Dawid wtedy został uprowadzony jako zakładnik do Persji i tam był służącym króla, który rządził w tamtym miejscu. I nad Persją, nad tą krainą był pewien książę i w różnie jest to sformułowanie, gdzie niegdzie jest napisane książę, a gdzie niegdzie jest anielski książę, ale tutaj chodzi o ten wymiar duchowy. Tutaj chodzi o zwierzchność duchową. I tu nie chodziło o takiego księcia anielskiego, który był tym, który walczył po stronie Boga, ale chodziło o takiego księcia, który walczył po stronie przeciwnika, po stronie diabła. I ten anioł powiedział Danielowi: walczyłem z tym księciem, on nie chciał mnie przepuścić i musiałem zawołać kogoś jeszcze potężniejszego. Tutaj chodzi o anioła Michała. Michał, chodź tutaj, słuchaj, nie daję rady. Michał to jest taki potężny anielski książę, jeszcze większy, może macie takiego silnego przyjaciela Michała. I on zawołał: Michał, chodź pomóż mi, bo ja nie mogę sobie poradzić z tą zwierzchnością, która była w tym miejscu, z tą taką czapą duchową, z tym, co się działo w wymiarze duchowym w tej bitwie. I dopiero kiedy przyszedł potężniejszy anioł Michał, on był w stanie powstrzymać księcia Persji, żeby ten anioł mógł przyjść do Daniela i dać mu odpowiedź. Biblia o tym mówi i Daniel tego doświadczył i my dzisiaj z tej historii możemy się o tym dowiedzieć, że są pewne zwierzchności, które będą stały na przeszkodzie do tego, żebyś otrzymał Boże powołanie, Bożą odpowiedź, jeżeli potrzebujesz tej odpowiedzi, a może błogosławieństwa Bożego w jakiejś formie. Nie wiem, ale jest pewna bitwa duchowa, której my nie widzimy naszymi oczami cielesnymi. Co więcej, nadziemskie władze, zwierzchności, władcy tego świata ciemności, złe duchy w okręgach niebieskich. Nazwijmy to sobie jak chcemy. Diabeł, szatan, demon. Jakkolwiek sobie tego nie nazwiemy. Doświadczamy czasem bardzo trudnych rzeczy w takiej sferze emocjonalnej. Ja sobie wypisałem to. Nieuzasadniony strach. Czasem można się czegoś bać i myślę, że to jest zdrowe, jeżeli się czegoś boimy. Jak stanę na 10-piętrowym wieżowcu na dachu, na skraju i spojrzę w dół i nie będę się bał, no to nie jest zbyt dobre, słuchajcie. Uwierzcie mi, że to nie jest zbyt dobre. Niektórzy tutaj mówią o głupocie albo o chorobie psychicznej. Strach nam pomaga w życiu, bo on nas może chronić i powinien nas chronić albo informować o ważnych rzeczach. Ale jeżeli przeżywasz w swoim życiu nieuzasadniony strach, który nie ma żadnego przełożenia na to, co się dzieje wokół. Tu jest ok, tu jest w porządku, tu się nic nie dzieje, ta sprawa idzie do przodu, tamte rzeczy się układają, a tamto mam w planie za jakiś czas, a ty ciągle przeżywasz wewnątrz nieuzasadniony strach, to w tym momencie zmagasz się z atakiem. Z atakiem duchowym na twoje życie. Nadmierna nieufność. To nie znaczy, że należy ufać każdemu i każdego, kogo spotkam na ulicy, to każdemu pożyczę kluczyki od mojego samochodu. Albo dam mu moje dokumenty, albo każdemu pożyczę stówę i licząc na to, że odda mi za dwa dni, bo tak mi obiecał. Nadmierna nieufność, czyli to, że do tej pory miałeś z kimś relację i ufałeś tej osobie, ale teraz powstaje pewna nieufność. Nadmierna nieufność, która być może nie jest uzasadniona. To również jest atak duchowy na twoje życie. Długotrwała złość. Ja się potrafię złościć, moi bliscy o tym wiedzą najlepiej. Generalnie jest tak, że moja złość szybko mi przechodzi. Jestem cholerykiem, moje emocje szybko wzrastają, a potem szybko opadają. Staram się nad tym pracować z lepszym lub gorszym skutkiem, ale jeżeli ja sam widzę po sobie, że moja złość utrzymuje się jeden dzień, drugi dzień, potem kolejny, potem utrzymuje się tydzień albo jeszcze dłużej, ja do tej pory tak nie miałem. Nadmierna złość, która przerasta wszystko to, co do tej pory doświadczałem, to dla mnie to też jest informacja, że ktoś więcej za tym stoi. Że dzieje się pewna walka w wymiarze duchowym. Jakieś nadziemskie władze tutaj ingerują. Chroniczna niechęć. Ostatnio, kiedyś jakiś czas temu rozmawialiśmy z pastorową, z Oksanką, słuchaliśmy pewnego nauczania, chronik i zdemonik. Ktoś tak powiedział, że to, co jest chroniczne, to jest demoniczne. Ja sobie tak napisałem: chroniczna niechęć. Mi się też czasem nie chce. Wiem, że powinienem coś zrobić, ale nie chce mi się tego zrobić. No dobra, to w poniedziałek to zrobię. Albo jeszcze jeden dzień poczekam. No może nie dzisiaj. Dzisiaj to jest fajny film, albo generalnie nie zrobię nic. Ale jeżeli nie chce mi się jeden dzień, drugi, trzeci, widzę, że kolejne sprawy zaczynają się zawalać, że zaczynają odpadać. Do tej pory tak nie było. Widzę, że mam zaległości z kilku tygodni, a może miesięcy, a potem
te zaległości, ten dół jest tak głęboki, że ja już się boję nawet spojrzeć w tą stronę, boję się stawić temu czoła, to wiem, że to są nadziemskie zwierzchności, że to są złe duchy w okręgach niebieskich. I w taki sposób można to właśnie zdiagnozować. Słowo Boże mówi: przywdziejcie całą zbroję Bożą pełną w 11 wersecie, abyście się mogli ostać. Czyli abyśmy mogli stawić czoło temu, co nas w życiu spotka. Wiemy, dlaczego cała zbroja jest potrzebna. Wiemy, czy nas to ominie, czy nas to nie ominie. Wiemy, na czym polega ten atak, skąd on przychodzi, kto za tym stoi. Wiemy, kto nie jest naszym wrogiem. Ale musimy, abyśmy byli w stanie się ostać. Co to znaczy? Różne są tłumaczenia, abyście w niektórych Bibliach jest napisane, abyście mogli przeciwstawić się zakusom diabła, abyście się mogli ostać przed zasadzkami diabelskimi, gdzie niegdzie tłumaczenie brzmi, abyście mogli odeprzeć podstępne ataki diabła. Kiedy sięgnąłem do języków oryginalnych, tam jest użyte nawet słowa przebiegłość matactwa. Przebiegłość matactwa. I wiecie co? Kiedy myślę o tej sytuacji, kiedy spotkała tego kolegę ta trudność, kiedy on stracił te koła w samochodzie, myślę, że to była trudność. Ale czy to był jakiś taki wyrafinowany, podstępny atak, albo jakaś wyjątkowa zasadzka? Nie sądzę. Takie rzeczy materialne, one przychodzą i odchodzą, one nie są w stanie nas tak mocno zranić ani dotknąć. Czasem to może być choroba, długotrwała choroba, jakaś taka troska w domu, w rodzinie, w życiu. To już jest bardziej takie skomplikowane i bardziej zakamuflowane. Można by było powiedzieć, że jest to jakaś, że jest to jakiś wyrafinowany podstęp. Ale czy to jest na pewno przebiegłość, matactwo? Przebiegłość i matactwo to jest coś, co jest planowane długo, długo wcześniej. To jest coś, co ma podwójne dno. To jest coś, co jest bardzo głębokie. Coś, co nie zaczyna się dzisiaj i nie kończy się jutro. To jest coś, co może trwać tygodniami, miesiącami, a nawet latami. Diabeł jest w stanie wykorzystać nawet twoje zranienie z dzieciństwa, jeżeli masz nieuzdrowione serce. Mieliśmy ostatnio cykl nauczania syn czy niewolnik. Diabeł jest w stanie, jeżeli jesteś niewolnikiem, wykorzystać każdy element, taki właśnie jak przeżywa to niewolnik, po to, żeby spowodować to matactwo, które cię potem zniszczy. Plan jest bardzo długi. Myślę sobie o, znowu przykład militarny, bo jakżeby inaczej, myślę sobie o armii, o wojsku. Przypomniała mi się sytuacja, kiedy to król Dawid zapragnął się napić wody i powiedział, napiłbym się wody ze studni w obozie przeciwników. I znalazło się tam kilkunastu walecznych mężów, którzy uderzyli na ten obóz, wprowadzili tam pewne zamieszanie i uciekli z tą wodą. To było coś takiego, wow, jak w ogóle do tego doszło. Dawid potem bardzo mocno to przeżywał, że takie życzenie wypowiedział. Ale było też coś takiego jak harcownicy w tych starych czasach. Oni zawsze wychodzili przed szereg. Dzisiaj mówimy o jednostkach specjalnych, o takich elitarnych wojskach. Małe, niewielkie oddziały ludzi specjalnie wyselekcjonowanych i wyszkolonych, tak zwana elita wśród elit. Wiecie co, jednostki specjalne generalnie my się szczycimy, to jest taka duma nasza, Grom, Agat, jednostka wojskowa komandosów, NIL i inne, to jest taka wizytówka polskich sił zbrojnych, ale tak naprawdę to jednostki specjalne to jest pewna taka właśnie wizytówka, ale one nie mają znaczenia takiego militarnego. Jednostki specjalne nie zwyciężają bitew, one nic takiego specjalnego nie robią, ani nie są w stanie ochronić kraju, ani zmienić szali jakiegoś konfliktu. Jednostki specjalne, one jak skalpel wykonują chirurgiczne operacje. Jak skalpel działają w określonym miejscu, w określonym czasie i powodują pewne działanie, które potem ma wpływ na coś innego. I myślę sobie o takich przebiegłości i matactwach, to właśnie wysyła się jednostki specjalne, specjalnie przeszkolonych ludzi, którzy destabilizują. Dzisiaj mówimy o nowej definicji wojny. To jest tak zwana wojna hybrydowa.
które destabilizują sytuację polityczno-militarną w innych krajach, gdzie dochodzi do wewnętrznego rozłamu, a potem, kiedy kraj jest podzielony i dochodzi do wewnętrznego rozłamu, to wtedy łatwo jest przekupić pewnych ludzi, wspierać, wysyłać pieniądze, wysyłać broń po to, żeby sterować takim krajem i doprowadzić do jego całkowitego zniszczenia. I myślę sobie o tym, co dotyka nas w naszym życiu. Diabeł uderza w relacje. Nic nowego, diabeł uderza w relacje. Ale kiedy zastanowiłem się nad tym głębiej, diabeł pierwszy raz, kiedy uderzył w ogrodzie Eden, uderzył w relacje pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Dzisiaj ponosimy konsekwencje jego pierwszego ataku, pierwszego i skutecznego. Oczywiście Bóg znalazł rozwiązanie z tej sytuacji i dzisiaj, kiedy mieliśmy Wieczerzę Pańską, to jest właśnie rozwiązanie, śmierć Jezusa Chrystusa. Ale generalnie w tamtej sytuacji diabeł uderzył i na tamten moment odniósł pewne zwycięstwo. Dlatego, że doprowadził do rozdzielenia człowieka z Bogiem, uderzył w relacje. Skoro jego pierwszy atak był skuteczny, dlaczego dzisiaj miałby stosować jakąkolwiek inną taktykę? Co to znaczy matactwo i przebiegłość? Matactwo i przebiegłość, ono ma na celu właśnie to, żeby zniszczyć relacje. Tu chodzi o twoją rodzinę. Być może tu chodzi o twoją relację małżeńską. Być może tu chodzi o twoją relację rodzice z dziećmi, bliższa, dalsza rodzina. Być może chodzi o relacje wśród twoich bliskich, wśród przyjaciół. Może nawet chodzi o relacje w kościele. To jest jego plan. Te oddziały specjalne, które powodują destabilizację w krajach, one też bardzo często, taki oddział 4 czy 5 ludzi, jeżeli on się dostanie na tyły armii, załóżmy tej, która broni danego sektora, tam wystarczą 4 osoby, które otworzą ogień w jakimś kierunku i doprowadzają do sytuacji, że pojawia się coś takiego, co się nazywa w takiej fachowej nomenklaturze friendly fire, strzelamy sami do siebie. Wystarczy mały oddział, który otworzy na bardzo krótko ogień w kierunku kogokolwiek i on od razu automatycznie znika, ci ludzie się wycofują, oni się nie wiążą walką, bo są zbyt słabi. Natomiast w obozie, w tym, gdzie stacjonuje armia, albo na tym terenie, gdzie stacjonuje armia, nie wiadomo, kto swój, kto wróg. Jeżeli ktoś strzelił, ktoś odpowiada ogniem, tych ludzi już tutaj nie ma pomiędzy, a tamci odpowiadają ogniem, bo oni strzelają do nas. Na tym to polega. Doprowadzić do friendly fire to jest taki najwyższy level, jeżeli chodzi o taktykę wojskową, bo można bardzo niewielkim nakładem sił, niewielkim zaangażowaniem, niewielkimi kosztami spowodować, że straty u przeciwnika będą masakryczne. W niedoświadczonych wojskach, gdzie jest dowództwo, które nie potrafi ogarnąć sytuacji, niedoświadczeni żołnierze, jak ktoś jeden, widzieliście na pewno filmy, ktoś jeden strzela, wszyscy zaczynają strzelać. Ktoś pyta, ale dlaczego ty strzelasz? No bo on strzela. I dowódca jakiś tam jeden, jakiś weteran ogarnięty krzyczy, no fire, stop fire, nie strzelać, nie strzelać, bo okazuje się, że tracimy amunicję, a tak naprawdę strzelamy do swoich ludzi. Friendly fire. Zastanów się dzisiaj w twoim życiu, to jest na pewno moje doświadczenie. Czy nie ma w twoim życiu friendly fire? Czy nie strzelasz czasem do osób, które do tej pory były dla ciebie wsparciem, które były blisko? Potem już nie wiadomo, kto strzela, dlaczego strzela, skąd to przyszło, skąd to się wzięło. Pojawia się tylko pewna niezgoda, pewne uprzedzenia. Jakiś taki mur zaczyna się budować. Kolejny i kolejny powstaje pewna blokada. Ale wracam z powrotem do wersetu 12, gdyż bój toczymy nie z ciałem i krwią. Być może teraz się czujesz zraniony, albo czujesz się zraniona, być może ciebie coś trudnego spotkało ze strony kogoś bliskiego, ale Bóg wyraźnie mówi, nie walcz z człowiekiem. To nie jest twój wróg, nie z nim powinieneś walczyć, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami. To on jest twoim prawdziwym wrogiem. On mataczy, on jest przebiegły i on chce zniszczyć tą relację, dlatego że zniszczył już pierwszą relację w ogrodzie Eden. Jak się zabezpieczyć przed takim atakiem? Można by było powiedzieć, że walka z cielesnym przeciwnikiem, czyli takim, który jest w tym świecie cielesnym, wymaga cielesnych rozwiązań. Jeżeli wychodzili rycerze, to naprzeciwko nich stawiało się innych rycerzy. Dzisiaj, jeżeli pojawią się jakieś wozy, to naprzeciwko nim stoją inne wozy. Jeżeli pojawia się jakiś zamek, to naprzeciwko niego stają machiny oblężnicze.
Ale jeżeli założymy, a Bóg wyraźnie o tym pokazuje, że nie walczymy z ludźmi, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, czyli jeżeli walczymy z przeciwnikiem duchowym, nie ma innego sposobu, jak się przed nim obronić, tylko i wyłącznie w duchowy sposób. Nie jesteś w stanie się obronić w cielesny sposób przed tym przeciwnikiem. Należy się bronić w duchowy sposób. I teraz cofając tą całą opowieść, dlatego tak ważne jest, abyśmy ubierali pełną zbroję Bożą. Nie kawałek, albo nie, to się spieszę, to szybko, to pobiegnę, to dobra, to dzisiaj hełmu nie biorę, bo jest gorąco, to wezmę tylko tarczę, bo tarczę to mogę tam zostawić i szybko ucięknę. To nie tylko miecz, bo w sumie generalnie to tyle lat był pokój, to ja tam z tym mieczem się pokażę. Bóg mówi, żebyś zabierał każdego dnia pełną zbroję Bożą, bo tylko wtedy postaniemy się przed zasadzkami diabelskimi. 11 werset. 13 werset. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i ostać się. W innym tłumaczeniu też czytałem, abyście mogli stawić opór i zwyciężyć. Tylko z pełną zbroją. Jeżeli będziesz miał jakieś braki, jeżeli będziesz miał jakieś uchybienia w tej zbroi, to przeciwnik bardzo szybko zobaczy to, że czegoś ci brakuje i kolejny atak, kolejne jego natarcie będzie w miejsce właśnie tej słabości. Zbroja Boża. Dzisiaj nie będę mówił o poszczególnych atrybutach tej zbroi, ale tam Słowo Boże mówi o kilku elementach. Ja już będę mówił, jak one się przekładają na to, jak powinniśmy postępować, na nasze poglądy, nasz sposób myślenia, ale też nasze postępowanie. Prawda. To jest pierwsza rzecz. Czyli jeden z tych elementów tej zbroi to jest prawda. I to jest moja prawda w stosunku do drugiej osoby. Ale to nie jest tylko w jedną stronę, ale to jest też przyjęcie prawdy od drugiej osoby w stosunku do mnie. To jest jeden element zbroi. Można to użyć takiej terminologii terapeutycznej, przyjęcie informacji od drugiej osoby. Prawość albo sprawiedliwość. Zastanawiałem się, co to może znaczyć. W postępowaniu, i tak najbliżej mi jest do tego chyba, że to są czyste intencje. Niezagmatwane, niezamataczone, nie szukanie drugiego dna, ale czyste intencje, mówić prosto o rzeczach, które przeżywam, które mnie dotykają. To dla mnie jest na dzień dzisiejszy prawość i sprawiedliwość. Patrzeć w swoje serce, jakie ja mam intencje. Pokój. Słowo Boże mówi tutaj do Ewangelii zwiastowania pokoju, buty. Ale tutaj chodzi o pokój, który wprowadzamy w naszym życiu, wokół ludzi, którzy mają z nami styczność. Nie zostawiam niepokoju, nie zostawiam niezgody, nie zostawiam stanu wypowiedzenia wojny czy flagi wywieszonej, ale za wszelką cenę dążę do pokoju. To jest jeden z elementów tej zbroi. Wiara. Nie wiara w innych ludzi, ale wiara w moc Bożą, w to, że On jest i że On się troszczy pomimo tych okoliczności. Już nie będę mówił o takich głębszych rzeczach, jak to, że Bóg i tak zwyciężył szatana. Ale przede wszystkim wiara w to, że pomimo tego, że okoliczności są niesprzyjające, to Bóg jest. On o Tobie nie zapomniał i On Ciebie nie opuścił. Pewność zbawienia, bo tu mówimy o przyłbicy. Zadaj sobie takie proste pytanie. Czy dzisiaj mam pewność zbawienia? Bo to zmienia pewne sytuacje w naszym życiu. Jeżeli ja nie wiem, czy jestem zbawiony, a wiem, że jestem zbawiony, to pewne okoliczności, które nas dotykają, one zaczynają się dewaluować albo rosnąć. Tylko z tej perspektywy, że wiem, że mam zbawienie, albo wątpię, czy jestem zbawiony. To nagle zaczyna zmieniać perspektywę, dlatego ta przyłbica jest taka ważna. I na końcu Słowo Boże. Piękne sformułowanie, piękny atrybut, miecz, ale wiecie co? Słowo Boże, ubierz tą zbroję dzisiaj i weź Słowo Boże nie po to, żeby walczyć z innymi. Bo niestety można pójść w taki kanał, żeby walczyć Słowem Bożym na wersety z innymi osobami i forsować swoje życie. Swoje rzeczy, swoje przekonania, to co uważasz, że dla Ciebie jest słuszne. Ale myślę, że Bogu chodziło o to, żebyś wziął Słowo Boże, które będziesz stosował w stosunku do samego siebie. Słowo Boże, które nie będziesz stosował w stosunku do innych osób, ale Słowo Boże, które będzie działało w Twoim własnym życiu. Sam do siebie, żeby mówić wersety ze Słowa Bożego, bo to Słowo jest żywe. Jest ostry jak miecz obosieczny, ale ono nie ma ranić innych ludzi, ale to Słowo Boże ma ranić przeciwnika. Ono zostało stworzone po to, żeby nim atakować zwierzchności, władzę i złe duchy w okręgach niebieskich. Podsumowując tą zbroję,
twoim życiu dojdzie do konfrontacji z przeciwnikiem, czy tego chcesz, czy nie. W takich sytuacjach przypominaj sobie, kto jest tak naprawdę twoim wrogiem. Walka duchowa wymaga duchowych rozwiązań, nie cielesnych. I każdego dnia pamiętaj, aby nosić pełną zbroję Bożą, bo to jest gwarancją dla nas, że ostoimy się, że wytrwamy w tych przeciwnościach i że jesteśmy w stanie dać odpór złemu, a jeszcze więcej pokonać go.